Witajcie, dzisiejsze pytanie, chciwość. Co z tym zrobić? Posłuchajcie odpowiedzi. Chciałbym dzisiaj odpowiedzieć na dwa pytania. Jedno dotyczy chciwości, a drugie płacenia dziesięciny. I z tymi dwoma pytaniami krótkimi się zmierzymy. Pisze jedna osoba, zastanawia mnie, jak można sobie poradzić z chciwością, takim poczuciem, że nie mogę jednak zobojętnieć na kwestie materialne. Czy jest na to jakaś rada? Oczywiście poza modlitwą i powierzaniem się Bogu. I Elżbieta zadaje pytanie, czy płacić dzisiaj dziesięcinę? Czy to dotyczy tylko Starego Testamentu? Czy można płacić dziesięcinę w obecnych czasach? Bo są różne na ten temat opinie. Dobrze, jeżeli chodzi o chciwość, to chcę wam powiedzieć tak. Mówimy o postawie serca i bardzo często odnosimy to do biednych, których spotykamy na ulicy. Powiem wam od razu moje zdanie na temat biednych na ulicy, ponieważ uważam, że to może być lekarstwo na chciwość, ale co do skutku, to nie robimy nic dobrego. Tylko, że nasze serce przez to może się leczyć, albo jest taka humanizacja naszego życia czy naszego serca. Jak ktoś wchodzi w środowisko tych osób, które są na ulicy, to wie dobrze, że oczywiście może są jakieś regiony, w których jest inaczej. Dzisiaj człowiek, który jest na ulicy, głodny nie będzie. Nawet jak prosi o jedzenie, to nie dlatego, że jest głodny, tylko dlatego na przykład, że wypił i się tak upił, że przegapił moment. Albo nie może wytrzeźwieć, albo jest na prochach i oni, którzy rozdają jedzenie, będą o tym wiedzieli. I tak mu jedzenia nie odmówią. Natomiast często jest tak, że chce ciebie oswoić. Chce, żebyś z nim poszedł, nawet jak pójdziesz, on to jedzenie wyrzuci. To oswaja cię z tym, że można dać w ten sposób kasę. Ja w parafii z tych, co przychodzą i chcą pieniądze na jedzenie, dobrze, jest jedna babinka, która trochę ma inną sytuację i jakby, dobrze, wyjątek potwierdza regułę, ale pozostałe osoby to są osoby, które albo nie chcą pracować, albo piją, albo biorą narkotyki, biorą dopalacze i dlatego przychodzą na głodzie. Teraz akurat łatwiej jest im uzbierać przed kościołem, czyli niż czekać, bo tam dopiero za 2 godziny otworzą punkt i dadzą jedzenie. To jest moje zdanie na temat takiego rozdawnictwa pieniędzy. Zresztą w ten sposób właśnie, że rozdajemy, sprawiamy, że oni stoją. Rozdajemy pieniądze pod kościołem, więc oni stoją pod kościołem. Może to być leczące do naszego serca, natomiast co do drugiej strony, to jest to zupełnie nic nie dające. Rozmawiałem ostatnio z jednym z moich współbraci, który mieszka w Rzymie i powiedział, po tym jak papież zrobił prysznicę i rozdaje żywność, nie tylko żywność, ale i odzież i niczego nie brakuje w Rzymie biedakom. Niczego im nie brakuje, że bractwo się nie zmniejszyło. Mam jedzenie, mam ubranie, mogę się umyć, a i tak będę zbierał, bo są rzeczy, na które nie otrzymuję pieniędzy. Albo ktoś prowadzi dostatnie życie, ale utrzymuje się w ten sposób z tego, albo też po prostu nie dostanie jako pomoc nigdzie alkoholu, narkotyków, dopalaczy, używek. Nie dostanie tego, papierosów. To na to trzeba wyżebrać, bo wszystko inne mam, a jedzenia, jak mi powiedział, w Rzymie leży pełno. Ci, co rozdają jedzenie, to później są kosze pełne jedzenia. Także to jest, jeżeli jakby nie tu jest moim zdaniem że możesz pomóc sobie, że ja dam, żeby się czegoś wyzbyć, ale możesz dać to mądrzej. Natomiast chciwość to jest coś, gdzie ja się zatrzymuję niewrażliwy na biedę człowieka. I na to należy jakoś reagować. Żeby pomóc sobie, są instytucje. To jest najlepsze dzisiaj, co możemy zrobić, że ja mam kontakt z konkretną rodziną, z konkretnym dzieciakiem, z konkretną fundacją, którą znam. Niekoniecznie nawet z mediów. Ja znam tych ludzi, wiem, co robią i wiem, że to jest dobre. I w ten sposób was zachęcam do wsparcia, bo to łamie chciwość, czyli że tylko dla mnie wszystko. I dobrze się jest dzielić. Jednym ze sposobów dzielenia się jest dziesięcina. Ona nas nie obowiązuje. Są wspólnoty, które się tworzą i podejmują taką decyzję, że będziemy dawali na nasz rozwój dziesięcinę. Potrzebujemy na przykład osoby, która będzie ogarniała wszystko, albo osoba prowadząca zespół muzyczny, to jest muzyk, żeby to była jej praca. I nasza dziesięcina idzie na utrzymanie tej osoby, na jej ZUS, na podatki, na jej wynagrodzenie. Mogą być inne powody, dla których wspólnota zbiera dziesięcinę. I zaangażowanie się w to jest na pewno przeciwko chciwości. No, dzielę się tym, co wypracowuję i jest to dobry sposób, ale w żaden sposób jest to coś dobrego, ale na pewno nie jest obowiązkowe. To było w Starym Testamencie, w Nowym Testamencie czegoś takiego nie ma, żebyśmy byli do dziesięciny zobowiązani. Ale ktoś powie, ja widzę, że na moje serce to pomaga, że ja 10% swoich zarobków przeznaczam na coś, co będzie charytatywne. Bardzo dobrze. To jest dobre lekarstwo na chciwość, jeśli coś takiego podejmujemy. 10% tego, co mam, czym dysponuję, przeznaczam. I to robię sukcesywnie. Najlepiej, żeby to było mądrze. Na coś, co wspiera. Czy to ewangelizacje, czy to konkretne osoby biedne. Bardzo dobrze. Dobrze, że potrafimy się dzielić. Jeśli chodzi o materiały, które mamy na ten temat, to mamy, tak, jest taka książka Masz to, w co wierzysz. To jest książka o człowieku, który zafundował Porszewice. Porszewice to bardzo duży dom rekolekcyjny, mieści 140 rekolektantów i tam prowadzimy rekolekcje ignacjańskie, ale też to jest dom archidiecezji, w którym są prowadzone różne inne rzeczy. I właśnie ten człowiek, autor tej książki, zafundował ten dom. W jaki sposób, jaka to była historia, naprawdę widzimy, jak Bóg prowadzi, jak trzeba słuchać na bieżąco Pana Boga i wychodzą z tego wielkie, dobre rzeczy. A druga propozycja to jest wolność finansowa. To są konferencje na temat przeżywania swoich finansów, swojego portfela w wolności. Jak zapraszać do portfela Boga i czy Bóg chce naszego od razu bankructwa i krzyża, czy chce, żebyśmy się rozwijali i chce dobra dla naszych finansów. Ja jestem przekonany, że Bóg chce dobra dla naszych finansów i to, w jaki sposób Kościół jest zarządzany, tak jak patrzymy na biskupów, jak funkcjonują, no to raczej widzimy, że Bóg chce dobra dla finansów i tak też żyjemy w Kościele, że odczytujemy to jako błogosławieństwo. Także zachęcam Was do tej płyty i do tej książki, które są w opisie tego materiału. Tymczasem kciuk w górę pod odcinkiem 200. Kolejne pytania zadajemy. Promujcie ten materiał i do usłyszenia.